Siema, siema, witam was w nowym odcinku LEGO Indiana Jones. Wydaje mi się, że skończyliśmy ostatni, no nie. W sensie pierwszy film, ale słusznie mi ktoś powiedział, że tu będzie jeszcze jeden poziom. Opening the Ark, czyli otwarcie Arki. Kurde, po 6? Ta gra chyba będzie dłuższa niż inne LEGO gry, coś mi się wydaje. No dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że to będzie jakiś poziom pełen akcji. Bo ostatnio było sporo zagadek. Jakaś odmiana by się przydała. Stary dobry trik. Nice. Okej, okay, niebieski klocek na dzień dobry, to mi się podoba. Dobra, jesteśmy przebrani za Wall-E. To znaczy, że ja nie mam bicza? Nie mam bicza. Ciekawe jak to wpłynie na grę. Dobra, mamy tutaj jakieś klocuszki za darmo. Okej. Jest łódź podwodna, tam są jakieś patrole. Ciekawie to wygląda. Zupełnie inny poziom niż poprzednie, bo jesteśmy wewnątrz. Obstawiam, że... A nie, dobra, to nie. Tutaj się od tego odbijamy. Pięknie. Czy to trzeba gdzieś indziej zanieść? No zaraz to rozkminimy. Dobra, już widzę tam. Tylko pytanie, czy ja mogę sobie tam wejść na tą łódź? I czy mnie nikt tutaj nie zauważy? No dobra, najwyżej mnie zauważą. Tyk. I co? Aha, chyba więcej tego trzeba będzie tu przytachać. Ale weźmy te klocuszki. Jak już tu jestem. Halo. Weź tu wskocz. Tu, ładnie. Mogę wziąć tą laskę, bo ona wyżej skacze. No, bierzesz ten klocek? No, dziękuję bardzo. I tu jeszcze niebieski, dobra. Tutaj zanurkować nie mogę, więc nie będę szukał tam na dnie jakichś cudów. Okej. Okay. Skrzynia musi zginąć. Aha, jeszcze barierki. Ja pierdzielę, zapomniałem o barierkach. Bang, bang, bang. Okej, okay, dobra. Patrzcie, ile mam już klocków. Nice. A bo to jest krótki poziom. Tyk. O, idą. Oni mają broń, a ja nie. Zaraz mnie zabiją. Co on zrobił w ogóle? Dobra, mamy to. Bierz ten pistol. Mam bicz jednak. Dobra. Dobra, mamy pistolecik. Tyk. Tyk. Dobra, tak srebrne nie będę zbierał. Bang. O, proszę. Dwa niebieskie za darmo. Tam jest znajdźka. Czy ona jest tak łatwo dostępna, czy tam jakoś się nie będę mógł dostać? Zaraz to zobaczymy. Mogę tu wejść? Halo, dzień dobry. ...100% legit. To ja. Dziękuję. Dobra, tu jest jakaś znajdźka i to chyba wszystko. Czemu to się wydaje jakieś takie podejrzane? Jak tą łódką sterować? Dobra, to jest jakieś budowańsko. Okej, po prostu. Wydawało mi się, że to będzie jakaś kurde pułapka, bo to się aż za łatwo wydawało, no ale dobra. Siadaj do tej łodzi. Pyk, 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 pyk. Odpłyń ładnie tutaj. Kurde, nie tak. Nie tak to miało być. Właś tu, kurde! Ruro. Pięknie, mamy to. Yeah. To wszystko, tak? A to po co jest? Może no, jakby coś jeszcze było. Zobaczmy. Nie no, to już nic nie ma. Dobra, no to pięknie. Mamy ten skrawek levelu zaliczony. Zmieńmy się w tego z łamasa i zobaczmy, jak tą znajdźkę zebrać. Muszę to jakoś zanurkować. Mogę nurkować? Nie no, nie mogę. Mogę skakać? Nie, mogę nurkować. Czy to jest takie łatwe? Czy tam coś jest? Jakaś szyba? No coś? Proszę. Nice, ale mi dobrze idzie, podoba mi się ten poziom. Wszystko pięknie, elegancko, żadnych problemów. Są znajdźki, są klocki. Dobra, ale skoro ja mogę nurkować, to ja bym tu jednak trochę ponurkował. No może tu coś jest. Nur, 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 nur. Nie, ma, chyba jednak tu nic nie ma. Dobra, wyłazimy stąd. Muszę tutaj, wydaje mi się, wyjdziesz stąd czy nie wyjdziesz stąd, synek? Dobra.
Wydaje mi się, że muszę tutaj przynieść coś jeszcze, żeby odpalić to działsko. O, są jeszcze kolcuszki. A, to chyba mogę rozdupczyć. I teraz tu nie wejdę. Fucking shit. Dobra, chodź ty. Ty wyżej skaczesz. A, to nic nie daje, muszę tędy wychodzić. Okej, dobra. Ale nie może tak być, że tutaj są jakieś nierozwalone... Kurde, albo dobra, zostaną. Okej, okay. Co my tu mamy? Tu mamy klucz. Ten klucz co robi? To mi nic nie daje, absolutnie mi to nic nie daje, zwłaszcza, że to się chowa. Dobra, rozwalmy to wszystko, co tu jest do rozwalenia. Bang, bang. Niebieski. Bang. Co to? Yeah. Dobra. Tutaj coś jest. Trzeba się dostać tam do góry. Też to wygląda jak dla tych małych postaci, więc możliwe, że ja nie wejdę tam. Dobra, a cholery to jest? Co to ma mi dać? Czy ja muszę coś przetransportować? Weź to pójść. Dobra, tu jest jeszcze kluczyk. Aha, okej. Czyli tu jest jakaś taka... Coś jakby zagadka. Kurde, to też wraca. A co to jest? No, powiem wam, że nie wiem, co tu zrobić. Ale jeszcze nie obczaiłem całego pomieszczonka. Więc na spokojnie. Coś mamy jeszcze. Niebieski klocek. Bang. Tu mogę wejść, ale nic mi to nie daje. Tu jest jakaś ta. Dobra. Weź zbicza to. Możesz to zbicza jakoś? Nie, nie możesz tego zbicza. Dobra, a sprawdźmy, czy ja mogę coś z tym działem zrobić. Nie no, nie mogę. A po co ja tutaj przyniosłem te kółka? Albo właśnie tą drugą część trzeba przetransportować gdzieś stąd. No co to jest? Co to jest? Się pytam. Sorry. Ej, no nie wiem, co to zrobić. Znowu będziecie mieli ze mnie bekę. Zobaczmy jeszcze, czy ja tu czegoś nie ominąłem. No nie, tu jest ta znajdźka. Pyk, 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 pyk. Tu się świecą jeszcze te włazy na łodzi, ale... Wygląda jakby było do wysadzenia. O, tam jest u góry znajdźka, dobrze widzieć. Mogę coś z tą łodzią? Nie no, nie mogę z tą łodzią nic już zrobić. Też z tym nic się nie dzieje. O, tego też nie mogę rozwalić, okej. No dobra, czyli coś po tej stronie. Tu są jeszcze płotki do rozdupcenia, dobra. Będę jakoś wskoczyć. Weźmy tą panią, ona wyżej skacze. Tyk. Nie no, z tego to ona zjeżdża. Tutaj tego nie rozwalę, nie wskoczę. O, coś rozwaliłem u góry, dobra, to tylko to. Sorry. Okej, okay, to się wystrzelałem. No dobra, coś z tymi kluczami tutaj na pewno. Weź to po synek, o. Będę to trzymał do końca teraz, może za szybko to puściłem. No i co? Gówno. A to? No dobra, coś tutaj nie gra. Może trzeba gdzieś zanurkować. No ale to była tylko znajdźka, to nie. Weźmy tam po drugiej stronie. Ej no, kurde. Co ja robię źle? Co ja robię źle? Tu się coś świeci, jakby... Coś tu trzeba... Aha, okej, okay, dobra. Nie było to takie trudne. Brawo, Latkins. Dobra, pyk, 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 pyk. To my do znajdźki. Okej, okay, dobra, czyli ona musi teraz... Odpalić to dziadostwo. Język był prosty. Ale siara.
No nic, może jeszcze się zrehabilituję jakoś w tym poziomie. Na przykład nie zginę ani razu. Nie, chyba nikt to nie wierzy. Dobra. Pyk. Pyk. Ej, ale właśnie, jeszcze nie zginąłem. W sumie nie było za bardzo okazji. Co jest? Sru? I co się stało? Nic. Aha, dobra, czyli tu potrzeba dwóch ludzików. Czyli muszę jakoś przetransportować moją koleżankę tam, ale... No. O, właśnie, właśnie, właśnie. Idziesz? No chodź, chodź. Ja prawą, ty lewą. Bang. I tutaj lejemy tych kolegów. To nie było trudne, jak się ma karabin. Mamy jakąś skrzyneczkę. Dobra, nie, najpierw tak. Najpierw klocuszki. I rozwalańsko. Ej, mam już zaraz True Adventurer. Nice! Patrzcie, zrobiłem True Adventurer nie ginąc ani razu. Albo to jest jakiś najłatwiejszy poziom w historii poziomów. Albo nie wiem. A mam po prostu szczęście. Dobra, gdzie tą skrzynkę dać? Czy ja mogę z nią spaść? Mogę, okej, no to już wiem gdzie ją dać. Teraz dokładnie, dziękuję pani. Jakaż to wspaniała kooperacja. Pyk, 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 pyk. I co, odpalimy działo? Mam nadzieję, że coś rozwalimy. Bang! O, o. Aha, mam w to strzelić, ha. Sru... Aha. Okej. Dobra. Co to zrobi? Muszę jakieś sprężyny. Nie, to jest drabina po prostu chyba. Okej, okay, dobra, no to idziemy. Jo, to jest po prostu drabina. Podoba mi się ten poziom. Taki. Uuu, jeszcze zdobyłem fioletowego Klotsixa. Wspaniale, rzekłbym. Dobra, Indiana i Indy Henry, jak on ma na imię? Idziesz czy nie idziesz? Dobra, właśnie. Okej, okay, czy to nie jest jeszcze koniec poziomu? Jesteśmy na zewnętrzu, tak zwanym. Mam nadzieję, że będzie jakaś akcja, w sensie jakiś pościg, coś takiego. Brakuje mi tego w tej grze. To jest finał, więc wypadałoby, nie? Są kamloty? Jakieś dziwne kamloty. Ej, kolego, kolego! Ja już wam mówiłem, panowie, że... Kurde, pakenoza! I nie uda się bez śmierci. Wiesz to! Wszystko przez to, że oni mają broń, a ja nie. Okej, okay, no, a, dobra, no, na luzie. Jedna śmierć to nie jest źle. Dobra, tu jest więcej rozwalańska. Kolego! No, tego nie chcemy. Tu ile kluciksów. Zbieraj, 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 zbieraj. Pięknie. Dobra. Okej, okay. Mogę tą lampę rozwalić z tego co pamiętam? O, mogę, dobra. Nie mogę. Tam się coś świeci. Jest coś do wykopania chyba. Co to się świeci? Trzeba łopaty, coś mi się wydaje. Okej, okay. Tutaj... Nic ciekawego. Tam u góry są dwa niebieskie, fajnie by było się tam dostać. Pyk, pyk, pyk. Nie tych krzaczorów tutaj. God damn it, to jest pistolecik. Nawet karabin. Więc? Czy mam wszystko rozwalone? Chyba tak. Dobra, tu trzeba chyba zbicza. Ładnie. Budowańsko. Chwyc. Chwyc. Ale mi to idzie dzisiaj. Dobra. Nara. O, jest coś do naprawiania. W sensie klucz po prostu. Oła, 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 ja teraz nie mam broni. Jeszcze był ten dziad z granatami, dobrze mi się to udało tak. Dobra, nie, nie chcę tego. Rozwal to, rozwal to, rozwal to, weź to. Mogę to rozwalić? Nie mogę. Mogę tam skoczyć? Nie mogę. Trzeba naprawić ten samochodzik. I zabić tego dziada najpierw. Hyc!
Nara, dobra. Gdzie jest mój klucz do naprawy? Halo. Mogę tu? Dzień dobry. Kurier. Fake. Kurier nigdy nie puka, ale widzę zostawię. Co to jest? Halo. Jakaś kanciapa. Bilard. Dobra. No rozdupczaj to. Przyskuś. Raz, raz. No dość tak długo rozwa... Or? O, znajdź go, fajnie. Wszystko? No to wygląda jakby było do rozwalenia, czemu nie mogę tego rozwalić? Wszystko! Niszczyć! Co to już? No, tego chyba nie mogę. Nie mogę, dobra. Dobra, była znajdźka, to wystarczy. Tego ja więcej tutaj bym oczekiwał. Okej. Okay. To jeszcze rozwalimy. Znaczy ten samochód naprawić. Naprawiaj go. Naprawiasz? No. Tam z tyłu jest zagadka, to znaczy zagadka. Trzeba mieć książkę. Ja nie mam książki pewnie. Okej. Tędy nie wyjedziemy. Jeszcze są. Krzyczory do rozdupczenia. Dawaj, dawaj, dawaj. Z życiem. Mamy całego dnia. A nie by było jakiś, kurde, w końcu krótszy odcinek z tego zrobić. Okej. Okay. Mogę to rozwalić? Mogę. Pięknie. Teraz tam. Dobra, ale tu mi się coś świeci cały czas. Nie wiem, co mi się tu świeci. Wysiadaj. Weź ten karabin. I jeszcze się cofniemy, bo mi się wydaje, że tam jeszcze zostało trochę rzeczy. Co to jest? Jak to otworzyć? Pewnie tym. Masz tą książkę? Jak to otwalić? Bo mi się nie poka... Ufa, Hiram. Bez Amon Riding jest atakują. Aha. Co? O. Dobra, czy ja mogę się w ten sposób gdzieś dostać? Chyba nie. Dobra. A tu? Jak się tam dostać? A, po prostu. O, kunie! Mogę zabić kunia? Nie mogę. Mogę wskoczyć na kunia? Mogę, ale po co mi? Tutaj znowu się coś świeci, kurde. Jest łopata, jak jest potrzebna. Halo. Tutaj jest chyba coś... O. No dobra, ale co mi to dało, jak ja mogę tam normalnie wejść? Bzdura. Uwolniłem kunie? Może trzeba tu motorem wjechać. Zobaczmy. Jeszcze są krzaczory. Ale te krzaczory. Nie wiem, nie wiem. To jest do wysadzenia, to srebrne. Okej, okay, jak się tam dostać do góry teraz? Ktoś mi powie. Kurde, no przydałaby się łopata, no ale nie ma łopaty. Z tego auta jakoś mam tam się dostać? Nie tak, nie tak. Więc? Weź ty, wysiadaj. Tak. Yeah! Dobra, to trzeba pchnąć. O. Jest zagadka.
Aha, tam był... Tu jest jakiś symbol, taka czwóreczka jakby. Muszę tą czwórkę ułożyć, tak jak rozumiem. Okej. Okay. Mi się wydaje, że mi trochę zabraknie tych elementów. Dobra. Już to tu. Potrzebuję tutaj Indiego jeszcze. Czemuś. Upside. Upside. I tu. Dobra, nie było takie straszne. A wyglądało na początku, jakbym miał tu spędzić pół godziny. Z moim skillem do rozwiązywania zagadek. Dobra, co to są? Uwaga, śmieci. O nie, jest bazooka, dobrze. Najpierw wiem, że muszę iść tu, ale najpierw pójdziemy tam. Mogę to rozliczyć? Nie. Ale to na pewno mogę. Ile tych bazook? No? I teraz nie mam bazooki, żeby przejść dalej. Nic mi to w ogóle nie dało, tylko klocki wyleciały z tego, ekstra. Dzięki, gro. A gdzie moja bazooka teraz jest? Halo? Jeha! Some animals throw you high into the air when you jump off them. Okej. Okay. Czyli mogę się dostać gdzieś tutaj. O, dokładnie. Ale tam nie mogę wejść. Halo. Okej, okay, dobra. Kolejna kunia. I... Shit! Mamy to. Nice. Dobra, kunie się przydają wtedy. Dobrze wiedzieć. Jeszcze jedna rzecz. Czy tutaj nie ma jakiejś dziury? Przypadkiem? Gdzie ja mogę wejść? Nie. Tak wygląda, jakby tam coś było. Dobra, nieważne. Iha! Czy mógł gdzieś jeszcze tym kuniem wejść wyżej? Nie, no dobra, potrzebuję bazuki. Jest bazuczka. Dzień dobry. Bazuka raz. I zium. Dobra, bierzemy teraz motorbajka, żeby było szybciej. I jedziemy. Teraz pojechałem. Okej, okay, dobra. Bang. Co my tu mamy? Cutscenka. Czy to koniec, czy to nie koniec? Odparzaj z bazuki. Nie szczelisz, nie szczelisz, nie masz psychy. Okej. Okay. A czy oni wszyscy mieli bazuki? Aha! Dobra. To jest finałowa walka? Chyba tak. Okej, okay, tam jest jakiś pajac z pieluchą na ryju. No to nie jest główny, bo z czemu mi go tak pokazali. Oczywiście to nie będzie taka zwykła walka. Trzeba będzie coś zrobić. Tu widzę, że jakieś są zagadkęsy. Tutaj. Kolego! No nie, oni się tu będą respawnować, gdzie są te głupki z granatami, nie! Tylko nie to! Tylko nie to, trzeba to zrobić jak najszybciej, olać klocki. Dobra, i to jest dla tej pani. Bang, bang. Bang! Nara, nara, nara. Nara, nara. Dobrze mi poszło. Dobra, ale jeszcze trochę tych klocków tutaj zbierzemy, nie? Bez przesady. Okej, okay, tutaj coś jest, ale czegoś nie ma. Ale głąby biegają za mną. No, dobra, tutaj jest, tam jest budowańsko, tu jest rozwalańsko. Jest łopata, okej. Okay. Nie wiem, gdzie trzeba łopaty użyć. Gdzie to było? Albo nie wiem, tutaj jest. Kopaj. Kop, 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 kop. Ziomek! Nie jak kopie, tak? Dobra, zbudowaliśmy jakąś, kurde, jazdę kamerową, okej. Okay. Coś tu wybuchło.
Ziomek. Dobra. Bang. Znajdźkę, dobrze. Granat, gorzej. Okej, okej. Bang. Moje niebieskie klocki, kurde! Kenoza. Nara, nara. Ej, to jest boss? A nie, to Indiana, sorry. Pomylili mi się, oni wyglądają prawie tak samo. Chyba to by trzeba było tutaj wziąć ziomeczkę z granatem, żeby on tutaj rzucił w nas i to wybuchło. Teraz jak ja chcę, żeby on był, to go nie ma oczywiście. Dobra, to jest budowańsko. Jest, idzie ziomek z granatem. Sam się wysadził, ja pierdziele. Dobra, idzie kolejny. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Jak się woła ziomków z granatem? Znowu się sam wysadził, ja pierdziele. Teraz kurde to nie umie rzucić tym granatem. Tutaj. No. Ja pierdziele. On rzuca swojemu koledze w tył głowy. On już przestał wychodzić. Dobra. To jest... potrzebujemy bicza. A nie, dobra, okej. Hyc! Hyc! Nara, nara, nara. No już się sam wysadził. Idzie on? Idzie, dobra, patrz. Teraz szybko, póki on jest sam. Rozwalmy tych, żeby oni mu nie przeszkadzali. Nie, nie, jeszcze nie rzucaj! Teraz rzuć tu. Pięknie, dobrze, ale tu zrobimy. Wow! A się zajarałem, to było proste. Gdzie jest tym granatem? Teraz, teraz już sobie idź. Tam tylko klocki wypadły, myślałem, że to będzie jakaś kurde znajdźka albo coś. Dobra. Idziemy dalej. Tu jest ta cała arka. Arka, dynia. Dobra. Okej. Tu jest kopańsko, tak? Dobrze widzę. No. Znajdźkę to. A, nieźle, 5 znajdziek. Co to jest? Co trzeba mieć ten notebook? Co z tą arką? No, no, no nie, muszę tego Fagasa strzelić. A gdzie on jest? O. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Tam jest aż tak wysoko, jo. Jak ja się tam dostać? Halo. Hyc! Hyc! Dobra, nie jest źle. Hyc! Hyc! Ej, ale tu trzeba Indiego chyba. Nie, kurwa! Akenoza! Gin! Gin! A pierdziele. Hyc! Dobra. Pięknie, pięknie. Nara, nara. Kurde, tylko raz go zdążyłem strzasnąć i on od razu ucieka. Ten w ogóle z granatem wjechał, wszystkich zabił oprócz mnie. Dobra, obstałem, że to już będzie koniec, bo to będzie ten, no się stopić, czy co mu się tam stało, nie pamiętam, ale pamiętam, że to był fajny efekt w filmie. Zwłaszcza na tamte czasy. Nie mam jakieś ducholce. Zajebiste efekty dźwiękowe. A nie, oni się topili. Normalna rzecz. Upał był. Każdy epicki film musi się kończyć promieniem wystrzeliwującym niebo. Wiadomo. No dobra, no wygraliśmy, Wiadomix. Level complete, free play. No, dziękuję bardzo. O matku, i tych postaci to jeszcze jest. Był adventure, to poszło łatwo. 5 znajdziek też nieźle. Niezły level, niezły level. Nie za długi, pół godzinki akurat.
Bardzo mi się to podoba. Finish story, będzie jeszcze jakaś cutscenka. Ewentualnie kredity. Albo jedno i drugie. Staram się sobie przypomnieć, od której części oni gadają, bo wiem, że potem w tych LEGO grach jest dubbing normalnie i oni gadają. Chyba od Władcy Pierścieni. W sumie mi się przydało, bo już mi to... Ten ich język trochę nudzi. No tak, i tutaj Skitrana jest to ta... Tutaj chyba będzie się zaczynała ta czwarta część. Jakoś tak mi się coś kojarzy. Dobra, dziękuję bardzo. Mamy pierwszą część, czyli poszukiwacze zaginionej Arki. Kończoną. Okej, no to ja się żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie komentarz i łapkę w górę. Dzięki. Na razie. Cześć.